Gość stacji. 27 minut po godzinie 11. Naszym gościem jest Andrzej Mietkowski, redaktor naczelny portalu polskieradio.pl, na którym można także odwiedzać serwis Pieśni Niepokornych. To w 10. rocznicę śmierci Jacka Kaczmarskiego, którego pan był przyjacielem. Mamy za mało czasu, żeby powiedzieć, jakim był człowiekiem, bo to jest temat bardzo skomplikowany i zawiły. A czy zdarzyło się panu oglądać, jak pracuje, jak tworzy? Jak powstają jego piosenki, jego teksty? Czy to była działalność absolutnie indywidualna, osobista? No tu poza anteną rozmawialiśmy o takim klubie Nasza Wiosna, który zaistniał w Paryżu po wprowadzeniu stanu wojennego. Grono osób zaczęło się spotykać, trawestując to hasło Zima Wasza, Wiosna Nasza, które było wypisywane wtedy na murach Warszawy w grudniu 1981 roku. Powstał taki klub Nasza Wiosna i tam było takie miejsce odreagowywania po rozmaitych działaniach, wiecach, spotkaniach z opinią na uniwersytetach. Tam się spotykaliśmy, żeby posiedzieć razem i wypić kieliszek. I tam przychodził Jacek i bardzo, bardzo często zdarzało się właśnie, że takie spontaniczne koncerty przeradzały się później w sesje twórcze, bo znałem, już wspomniałem, dużo pieśni Wysockiego. Kiedy on po raz kolejny wykonał Obławę, zapytałem go, czy on wie, że jest Obława druga, którą Wysocki nazywał Obława z helikopterów. I Jacek mi zaczął wypytywać, z pamięci odtworzyłem te zwrotki, które pamiętałem. I kiedy nazajutrz budziliśmy się, część w naszej wiośnie, a część w domach gdzieś tam w okolicy, zastukał Jacek z gitarą, z zimnym piwem, usiadł na krześle i zaśpiewał Obławę 2, która powstała, nie wiem, o 5, 6, 7 rano tego dnia. Często właśnie pracował rano i pisał rano na świeżo. Ten czas naszej wiosny, piwnicy Nasza Wiosna, ale w ogóle czas na emigracji, to był najbardziej twórczy czas w przypadku Jacka Kaczmarskiego? Wie pani, nie jestem pewny, bo powstało wtedy bardzo dużo pieśni publicystycznych. No, powstały też utwory, które znamy do dziś, jak Jałta, jak... No, dużo. Ale takie najważniejsze, wydaje mi się, że powstały wcześniej i później. Ja myślę, że bardziej twórczy czas jego to był czas kontaktu ze słuchaczem, z ludźmi, po prostu bycie w Polsce. Choć w kwadransie Jacka Kaczmarskiego, gdzie on śpiewał na falach Radia Wolna Europa, też było sporo premier przez te lata, nawet już po jego śmierci, kiedy przygotowywano rozliczne edycje płytowe, to z tej twórczości wolnoeuropejskiej, choć nie wszystko ocalało, to chyba powstało 4 albo 6 płyt CD z taśm właśnie z nagranych w Wolnej Europie. Ale mi się wydaje, że takie najważniejsze jego utwory to nie było z czasów emigracji. A myśli pan, że taka kariera, to może nie jest dobre słowo, ale taka popularność, taka działalność, taka aktywność mogłaby się powtórzyć dzisiaj, kiedy sytuacja polityczna jest dużo mniej jednoznaczna? To bardzo trudne, wie pan, nie wiem. Nie wiem, czy jest taka potrzeba, tak? Bo wtedy było takie sprzężenie, tak? Znaczy, był genialny Jacek Kaczmarski, ale była też niewiarygodnie chłonna publiczność, która szukała drugiego, trzeciego, czwartego znaczenia. No, w przypadku Murów to tak to wyinterpretowano, że Kaczmarski uważał tę pieśń za swoje przekleństwo, tak? Bo ludzie odbierali to jako triumfalną pieśń bojową, a w rzeczywistości to jest pieśń o klęsce. Nie wiem, czy to jest dzisiaj do powtórzenia. No, tamten czas w ogóle nie tylko w Polsce wytwarzał takie postaci jak, nie wiem, no w Ameryce folk singerzy, Bob Dylan, John Baez. Czy to jest dzisiaj możliwe? Z jakichś powodów nie ma. Ale też my pokazujemy na naszym serwisie internetowym postaci nie tylko z Polski. Pokazujemy Władimira Wysockiego, który w ogromnym stopniu inspirował Jacka Kaczmarskiego, ale w Czechach był Karel Kryl, który po 68 roku wyemigrował i który przyjaźnił się z Jackiem w Wolnej Europie w Monachium, razem pili piwo w kantynce radiowej. W Niemczech był Wolf Biermann, pieśniarz niepokorny, NRD-owski, którego zmuszono do emigracji. W Czechach grał zespół The Plastic People of the Universe, taka offowa kapela, która no,
Dzisiaj zaprzyjaźnieni są część z nich, ci co żyją z Rolling Stonesami, śpiewali z Lou Reedem, ale no to wtedy było zjawisko kompletnie takie na marginesie. Czy pieśni łagrowe, które na przykład śpiewała Dina Wierny, którą też prezentujemy na serwisie. Francuska, która pojechała jeden raz chyba do Związku Radzieckiego, ale to był bardzo ważny moment, bo to były lata 50., druga połowa, kiedy akurat po stalinizmie ludzie wychodzili z łagrów i wychodzili ludzie i wychodziła z łagrów, za druty kolczaste, ta kontrkultura łagrowa, pieśni błatne, ona to przywiozła do Francji, zaśpiewała i te pieśni stały się jakoś świadectwem. Czy w serwisie Pieśni Niepokornych polskieradio.pl, bo tam was dzisiaj odsyłamy, jest już miejsce na wspomnienia? Tam jest bardzo dużo materiałów zebranych przez nas od rodzin. Wdowa po Przemku Gintrowskim przekazała nam swoje materiały. Pani Alicja Delgas, ostatnia towarzyszka życia Jacka Kaczmarskiego. Rozmawialiśmy ze Zbigniewem Łapińskim, jedynym żyjącym z tego legendarnego tria. Ale mamy też materiały od Jacka Klejfa, od świetny tekst zresztą Jacka Klejfa w 10. rocznicę śmierci Jacka Kaczmarskiego. Ten tekst miał być na sekcji Kaczmarskiej, a stał się tekstem wiodącym całego serwisu. Powyciągaliśmy materiały filmowe z telewizji, z jakichś spotkań Jacka Kaczmarskiego, na przykład na Uniwersytecie Poznańskim ze studentami, więc 60-70 filmów, ogromna ilość zdjęć ze spotkań prywatnych, z koncertów w mieszkaniach. Ja myślę, że jest takie miejsce, gdzie się można zanurzyć i tam spędzić ładne parę godzin. Czyli prawdziwa skarbnica Pieśni Niepokornych. Ten właśnie serwis Pieśni Niepokornych polecamy serdecznie. Naszym gościem był Andrzej Mietkowski, redaktor naczelny portalu polskieradio.pl. Dziękujemy serdecznie za rozmowę. Dziękuję.